Witam wszystkich, to znowu ja Bongo. My oczywiście kontynuujemy naszą przygodę z grą The Long Dark. Jest w tym momencie noc, właściwie to została jeszcze nam jedna godzina nocy. Jesteśmy spragnieni i dosyć głodni, więc musimy to szybko załatwić. Później się zastanowić, musimy. Co robimy dalej? Ostatnio prawie zginęliśmy, zużyliśmy wszystkie flary, więc teraz, jeżeli nas zaatakuje wilk, będziemy mieli spory problem. Będziemy mieli jak go odstraszyć. Oczywiście nie chcielibyśmy zginąć tutaj marnie. Ja ten czas, który nam pozostał w ciemności, poświęcę na rozebraniu kilku ubrań na części pierwsze. A później prawdopodobnie będziemy musieli się wrócić do bazy i wziąć więcej flar na podróż, bo bez flar to jest bardzo, bardzo ryzykowne podróżowanie w tej grze. Mamy jeszcze 27 dni na ukończenie tego challenge'a, tego wyzwania, więc mam nadzieję, że się uda. I cały czas nie znaleźliśmy ani broni, ani toporku, więc ciekawe, kurde, gdzie to wszystko jest schowane. W którym miejscu na mapie to może być? Okej, ile mamy jeszcze? Okej, mamy już jasno, możemy stąd wyjść. I jesteśmy z powrotem spragnieni. Czy mamy tutaj w tej toalecie cokolwiek? Dobra, wszystko widzieliśmy z tej toalety. Musimy się czegoś napić. Może się napijemy tego. W takim razie i być może zjemy czekoladę. Mam nadzieję, że to wystarczy. To jest bas małogębowy najwyraźniej. Jak widzicie, tak, zainstalowaliśmy społeczenie, ludzie tutaj zasugerowali, żebym to zrobił. Więc teraz mamy opis wszystkiego po polsku. I mam nadzieję, że to uprzyjemni wam oglądanie. Dobra, wyjdźmy z tego domku. Gdzie my jesteśmy? Gdzieś niedaleko chyba tak naprawdę naszej bazy się znajdujemy. Powinno nam wystarczyć czasu, 12 godzin to jest dosyć dużo, jeżeli chodzi o czas rozgrywki w tej grze, więc spokojnie powinniśmy móc dotrzeć do naszej chaty, jeżeli tylko znajdziemy drogę asfaltową. Weźmiemy z chaty takie rzeczy jak oczywiście flary i ruszymy dalej. Pewnie pójdziemy w przeciwnym kierunku dzisiaj niż wczoraj. To zrobiliśmy, żeby się dowiedzieć, co tam się znajduje. Albo możemy spróbować wejść na... Właściwie... Wiecie co? Dobra, zmiana planów kompletna. Pójdziemy na to wzgórze, bo tam powinien być dom jakiś. Tylko się upewnię, czy przypadkiem w pobliżu nie ma wilków. Jeżeli nie, to rzeczywiście tam pójdziemy i zobaczymy. Cholera, o, w mordę. Jednak jest wilk. Goddammit. Jest wilk i to blisko gdzieś. Czy on mnie widzi? Naprawdę mnie widzi. Fuck! Te wilki są strasznym problemem. Przeczekajmy troszeczkę czasu w takim razie, dopóki on tam serczy. Czy te buty są gorsze? Są gorsze. O dziwo od tych butów. Te buty musimy wreszcie naprawić. Okej, akcje. Przetwórz. Przetworzymy te buciki. Zmęczenie całkiem, kurczę, nam urosło. To jest też problem. Właściwie jedynym limitem dla nas w tym momencie to tak naprawdę nie jest światło słoneczne, tylko zmęczenie naszej postaci. I o tym zapomniałem. Bo to będzie nas najbardziej bolało. Cholera, to wszystko już wziąłem. Nie wiem, ile czasu poświęciliśmy na to. Dobra. Wiecie co, może spróbujemy oszukać tego wilka jakoś. To jest ryzykowne, ale musimy coś zrobić. Nie możemy siedzieć cały czas. Nie możemy tego czasu zmarnować na przerabianie butów na skórę. Więc spróbuję się wydostać stąd. Będziemy trochę biec. Może teraz się poskradam. Nie jestem pewien, czy jest mi widoczny. Wygląda na to, że jesteśmy bezpieczni. Gdzie ten wilk jest teraz, na cholery? Czyli wracamy do oryginalnego planu, czyli wrócimy do naszej bazy. Może trochę rzeczy tam pochowamy. Co prawda nie za wiele lutu znaleźliśmy na tej wyprawie poprzedniej. Niestety została ona przeszkodzona faktem, że nie mieliśmy gdzie się przespać. I następnym razem musimy zabrać ze sobą śpiwo po prostu. Właściwie to jest dobra rzecz, że wracam do bazy. I mam nadzieję, że się nie zgubiłem. To mi się też często zdarza. Właśnie non-stop. Gubienie się. Tam jest, kurczę, jestem praktycznie pewien, że na tym wzgórzu coś jest, shit. Tak mnie kusi, żeby tam pójść. Może tam pójdziemy jednak? Czy jest tu wilk gdzieś w okolicy? Najbliższej? Nie, nie widzę go. Kurde, spróbujemy tam pójść jednak. Spróbujemy tam pójść i spróbujemy coś zdobyć z tego budynku. To jest głupi pomysł, cholernie. Ale z drugiej strony,
Będziemy mieli ten budynek odhaczony i już tam nigdy nie będziemy musieli iść. A on nigdy nie jest praktycznie po drodze nam. Wiem, że również jakbyśmy poszli w tamtym kierunku, dosłownie w tym momencie prosto, to byśmy dotarli chyba do torów kolejowych, tam po drodze jest jakieś coś w rodzaju leśniczówki. Więc tam podróż tą stronę na pewno jest również opcją. Tylko na pewno nie możemy tak robić w sytuacji złej widoczności. Dobra, jest budynek, więc do niego pójdziemy. Dobra. No, nasza postać jest głodna, o dziwo. Jest temperatura odczuwalna minus 12 stopni, całkiem spora. Mamy 10 godzin światła słonecznego jeszcze. I jest wilk tutaj. Dobra, musimy go ominąć. Tam jest kolejny wilk. Tamten wilk nas gonił wcześniej, mi się wydaje. Czy coś tutaj znajdziemy? To jest jakaś łódź. Przy tej łodzi coś jest? Jakiś lód? Pod łodzią może? Nie, nic tu nie ma. Cholera, no! Miałoby to sens, gdyby to był jakiś zamarznięty, nie wiem, człowiek albo coś w tym stylu. Minus 8 stopni temperatura odczuwana, więc jesteśmy coraz bardziej głodni. Dobra, wiem, że po tej stronie jest ten wilk. O, jest zamarznięty człowiek, pierwsza osoba i chyba znalazłem broń, okej. Okay. Mamy karabin myśliwski, plus pocisk, więc teraz wilka nawet będę mógł zastrzelić, co jest dobrą wiadomością. Potrzebuję 10 pocisków, więc będę oczywiście starał się w ostateczności tej broni używać. Chyba, że spotkamy wilka. Wilka nie oszczędzę. Przepraszam, niedźwiedzia. Niedźwiedzia nie oszczędzę. To broń jest w całkiem niezłym stanie. Okej, świetnie, czyli broń mamy. Brakuje nam toporka jeszcze. Toporka i łomu. Łom by się też przydał, bo tam oczywiście non-stop spotykamy na swojej drodze zamknięte drzwi, bagażniki do samochodów i tak dalej. Myślę, że tam niezły lud można znaleźć. Cholera wie, może właśnie w którymś z zamkniętych pomieszczeń jest topór. A się mój wilk chyba zaczyna gonić. Ja nie widzę skubańca. Dobra. Co czas próbuję spacji używać do skakania. Zapominam, że w tej grze nie można skakać z jakiegoś powodu. Okej. Okay. Chodźmy do środka. Co tutaj mamy? Bandaże, okej. Okay. Może więcej amunicji znajdziemy. By było dobre. Czy mi się wydaje, czy kamera jest źle ustawiona? Jestem drobinę za nisko. Woo! Poprawiamy kamerę na nagraniu. Ekstra, dobra. Gazeta, jasne. Soczek. Co my tutaj zdobędziemy? Zupka pomidorowa. Co jest tutaj na górze? Więcej zupy. Ile mam miejsca w ekwipunku, tak by the way? W sumie dobrze, że tutaj trafiliśmy jednak. 22 kg zajęte z 29 i to oczywiście to spada, bo coraz bardziej zmęczeni jesteśmy. Więc tak, zdecydowanie, po tym domku musimy się wrócić. Po drodze prawdopodobnie jeszcze mamy do sprawdzenia, mam nadzieję, jedną z tych takich chatek, nie wiem, do łowienia ryby. W Czeremblach, więc może jeszcze taką chatkę odwiedzimy. Ale to tylko przy okazji, jeżeli będziemy mieli naprawdę po drodze to, bo inaczej to musimy wracać się już. Okej, okay, tutaj nic. Otwierasz to puszek kolejny, mamy już jedną, nie, chyba nawet trzy sztuki mam, ale weźmy. Na wypadek, gdyby się nam jakimś cudem zużyły. To prawda, wygląda na to, że jest to mało prawdopodobne. Nie wiem, zwróćcie uwagę, że jest dopiero 27 dni jeszcze mamy. 27 dni, a całkiem już sporo rzeczy nagromadziliśmy, więc no nie wiem. Jestem ciekawy, czy w tym trybie będziemy też grali w trakcie zamieci, bo myślę, że to byłoby pewnie najciekawsze. Więc liczę na to, że to jeszcze jest do przejścia. Że musimy przetrwać później te 20-15 dni w zamieci. Chociaż no nie wiem, czy to byłoby ciekawe oglądanie nas, jak siedzimy sobie w naszej bazie i jemy to, co znaleźliśmy. Chyba nie, może jednak nie. To jest półka, tam jest wejście do piwnicy, do którego nie można wejść. Przyszufać i sprawdzić, co jest. Okej, więc jest skarpet. Ten system lutowania przydałby się w DayZ. Naprawdę, uważam, że to jest świetny system lutowania.
I na pewno by pomogło z optymalizacją. To są skarpety gorsze. Niż te, które teraz mamy. Wydaje mi się, że taki podobny system i tak w Daisy ma zostać wprowadzony, ale kiedy? Aha. Tego nie wiadomo. Tutaj nic, więcej jedzenia, jasne. Też dużo wody musimy znaleźć. Zobaczmy, czy to jest łazienka jakaś, bo zapomniałem o tym. Tutaj nic. O, obdarty, przepraszam, zimowy płaszcz. Prosta zimowa kurtka, chroniąca przed wiatrem. Wkład z materiału syntetycznego, dobra na wieczór spędzony na stoku. Albo na apokalipsę jakiegoś rodzaju. Zobaczmy, czy to jest lepsze, bo to chyba jest jakiś lepszy dziuch. Powinien być lepszy, w teorii. Jest, włóż. I nawet, zobaczcie, jest on lepszy mimo tego stanu słabego. A nie, bo my po prostu żadnej kurtki nie mieliśmy do tej pory. Ale jaja. To jest nasza pierwsza kurtka. Okej, to nam zdecydowanie pomogło. Przyzwoity, cienki, wełniany sweter. Cienki, dziergany sweter. Ciepły, nawet gdy zamoknie. Okej. Nie wiedziałem, że tak swetry działają. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jak jednak jest zmoczony i jest chłodno, to nie jest to zbyt komfortowe. Przyzwoita kurtka puchowa, okej, to na pewno jest lepsze niż to, co mamy teraz. Jestem pewien. O tak, włóż. Kurtka narciarska, ocieplona puchem, zaprojektowana, by utrzymać ciepło tyłowia. Słabo chroni przed wiatrem. A, okej. Co tu jeszcze? Czy coś jeszcze znaleźliśmy? No nie. Okej. To weźmy. Ile mamy miejsca w ekwipunku? Pewnie już 28, już prawie jesteśmy na limicie. Jeszcze apteczka. I wiem, że cały czas przegapiam apteczkę w początkowej lokacji. Muszę o tym zapamiętać. Dobra, weźmy z toalety wszystko i prawie 2 litry wody. To nas przeciąży odrobinę. Zawsze do przodu te 2 litry będziemy. I to chyba wszystko. Mamy jeden pocisk na wypadek, żeby nas wilk rzeczywiście zaatakował. Teraz będzie dużo, dużo pewnie będziemy mogli się poruszać. Jest też możliwe, żeby wszystkie wilki odstrzelić, tylko że nie wiem, czy one się nie respawnują w tejże, więc to może równie dobrze nie mieć sensu. No dobra, czy my jesteśmy gotowi do wyjścia? Zobaczmy, czy nie jesteśmy głodni. Jesteśmy odrobinie głodni, zaczynamy być powoli zmęczeni. Więc jedzmy coś, co jest w najgorszym stanie, czyli na przykład to. Użyj. Okej. I to też nas nawadnia. Wow, to żarcie jest bardzo dobre, okazuje się. Okej, okay, opuść dom. Dobra, czy jest tutaj gdzieś wilk w okolicy? Nie widzę żadnego tam. Tam jest, jak widzicie, dalsza część tego jeziorka. Tutaj mamy dosyć blisko chatę jedną. Przydałaby mi się lornetka, żebym mógł określić. No, żebym mógł oczywiście przybliżyć sobie widok. Nie wiem, czy coś takiego jest w tej grze, że mam być cztery. Też musimy być ostrożni, żeby sobie nóg nie połamać. Mam nadzieję, że to się uda. Teraz broń mi służy za lornetkę dosłownie. Tu jest molo. Wydaje mi się, że w okolicach mola nasza baza była. Cholera, mówiąc szczerze, kompletnie zapomniałem. No, właśnie mogę się gubić. Też wolałbym sobie nogi nie złamać, wiecie co? Będę ryzykował i tędy nie będę próbował zejść, jednak pójdziemy wyżej. Tego mamy wystarczająco dużo. Gałązek mamy maksymalną ilość. O ile dobrze pamiętam. Tak, gałęzie 62 na 50, więc to jest wystarczająca ilość. Zdecydowanie. Czy tędy będę mógł bezpiecznie zejść? Cholera, to też jest taka skarpa. Nie jestem pewien, z jakiej wysokości nie można spać bezpiecznie. Wydaje mi się, że łatwo sobie nogę złamać w tej grze. Już raz mi się to zdarzyło. To chyba było w pierwszej serii. Świeżo po premierze tego wczesnego dostępu kolejnego. Dobra, cholera, widzicie, moja pamięć jest tak, kurczę, krótka, jak u muchy wręcz, że nie jestem w stanie stwierdzić, gdzie jest nasza baza do końca, ale chyba w tym kierunku. Na pewno jak dojdziemy do drogi, no to trafimy w końcu do tej bazy, więc myślę, że i tak nie ma tragedii. W tej chacie chyba byliśmy, pewien nie jestem. Gdzie mamy jeszcze 8 godzin, nasza postać już jest zmęczona poważnie.
temperatura odczuwalna minus 8 stopni Celsjusza. Przydałoby się coś w rodzaju kawy, albo nie wiem, może jakiegoś batonika energetycznego, bądź napoju energetycznego, który zmniejsza zmęczenie, przynajmniej na jakiś czas. Wydaje mi się, że postać się za szybko męczy. Chociaż z drugiej strony na pewno taksujące byłoby chodzenie w takiej temperaturze przy wietrze dosyć silnym. Tutaj byliśmy ludziskiem. Okej, to przeszukaliśmy. Czyli na pewno tamto też przeszukaliśmy. Dobra, mimo to sprawdzimy na pewności. Poszukajmy tej drogi. Są linie wysokiego napięcia. Więc się zbliżamy do naszego celu. Jest jeleń. Oczywiście jelenia nie chcę zabijać z broni palnej, ale jeżeli znajdziemy trupa i jeżeli byśmy mieli wreszcie jakiś nóż, to byłoby całkiem dobrze oprawić takie zwierzę, bo możemy oczywiście wnętrzności wyjąć, a przy użyciu wnętrzności można robić łuk. A zakładam, że łuk jest dużo bardziej, no nie wiem, rozsądną rzeczą do zabijania dzikiej zwierzyny, bo przypuszczam, że łatwiej zrobić strzały niż znaleźć pociski. Plus, strzały się nie zaliczają do questa. To jest tartak. Kurde, nie wiem gdzie jestem do końca. Przejdźmy obok tego mola. Do tamtej chatki jeszcze. O, znowu zaczyna wiać dosyć mocno. Minus 10 odczuwalna temperatura. Tu jest pewnie kolejny wzgórze, na którym można coś znaleźć. Jakąś chatę większą. Może nawet skorzystamy z okazji. Nie, nie ma sensu, jesteśmy przeciążeni już w tym momencie. Wydaje mi się, że tutaj jest chyba jakby miejsce docelowe spławu tartaku jakiegoś. I drewno zostało zamrożone. Okej, tutaj nie byliśmy. Więcej drewna. Dobra, jesteśmy przeciążeni teraz maksymalnie już. Jeszcze trochę i nie będziemy mogli biegać, więc musimy być bardzo ostrożni. Okej, tutaj nic nie ma. Dobra, i teraz przejdziemy się tędy, uważając, żeby się było nie złamać nogi na drewnie. Nie jestem pewien, czy to jest możliwe w ogóle. Okej, postać już jest naprawdę zmęczona. Być może przeciążenie to zwiększa prędkość męczenia się, na pewno. Nie jest za wesoło. Kurde, to jest takie... jakaś dziwna konstrukcja. Czy tam jest niedźwiedź? Czy to jest kurde niedźwiedź? Okej, nie jestem pewien, ile pocisków na niedźwiedzia potrzeba, ale na pewno nie jest to jeden pocisk. Ale to nie jest niedźwiedź na szczęście, okej. O, przepraszam. Mam nadzieję, że w tym challenge'u, w tym wyzwaniu niedźwiedzi nie ma. Niedźwiedź jest wrzonem na tyłku ludziska. O, jeszcze więcej tego jest? Dobra. Będziemy tutaj musieli pójść w lewo. Oczywiście w tych budynkach byliśmy na pewno. Właśnie to jeszcze upewnijmy się. Przeszukaliśmy na przykład to, tak, okej. Okay. Tutaj byliśmy. Dobra. Wzdłuż linii wysokiego napięcia pójdziemy. Sortownia Poręby. W Polsce jest dużo miast typu Poręba. Dołóż sobie słowo. Górna Wielka i tak dalej. Okej, gdzie są? Schowajmy się tutaj, ja sobie zrobię szybko coś do picia. Cudowne dźwięki. Oh yeah. Okay.
Tutaj byliśmy? Też byliśmy, okej. Okay. Dobra, mam nadzieję, że idąc w tym kierunku trafimy do miejsca. Ile jest stopni? Kurde, minus 10 odczuwalna temperatura. Teraz zimniej. Ja mam nadzieję, że nie przegapiłem naszego budynku. Wydaje mi się to niemożliwe. Czy to są jakieś zwłoki? Nie, okej. Okay. Tam jest wilk na lodzie. Mam wystarczy energii. No, jesteśmy już na wykończeniu. A 7 godzin jeszcze światła słonecznego mamy. Dobra, lepiej nie zasypać tutaj. Czy my znowu ryzykujemy bardzo mocno? W ogóle przechadzając się teraz. Zobaczcie, tam są też chaty. Przynajmniej jedna. Mi się wydaje, że to nie jest najlepszy pomysł, no ale trudno. Ten wilk może nas zauważyć, jak będziemy obok niego przechodzić. Temperatura odczuwalna minus 10. I zaczynamy zamarzać tutaj na miejscu. Dobra, jesteśmy zmuszeni zmodyfikować nasz plan. Niestety. Będziemy musieli pójść do budynku na szczycie tego wzgórza i tam przeczekać. Chyba kolejny dzień. Bo my zaraz padniemy dosłownie. I liczę na to, że mnie ten wilk nie zauważy. No nie wiem, jak dużo czasu nam zostanie, zanim zaczniemy zamarzać. Aby szybko to poszło. Ewentualnie możemy się jeszcze schować na jakiś czas tutaj, w tej chatce, rozpalić tam jakiś płomień, żeby się ogrzać. Przede mną jest wilk? Kurde mol, przede mną jest wilk. Jeden strzał. Pieprzony strzał. Nie wiem, czy ognisko ich odstrasza, raczej wątpię. Spróbujmy go ominąć, aby to się udało. Oby mnie nie strzelił. Jesteśmy bardzo blisko naszej bazy. Oj, bardzo szybko zamarzamy. Chyba nie jest to możliwe, żebyśmy dotarli tam wystarczająco szybko. Oczywiście nie umrzemy natychmiastowo, ale możemy dostać hipotermię i powoli nam zacznie spadać. Spadać zaczną nam punkty życia. Dobra, wilk mnie nie widzi. Nie wiem, jakim cudem. Mówiąc szczerze, rzucamy się w oczy pewnie cholernie i dzwonimy jeszcze ekwipunkiem, który mam na plecach. No ale dobra, nie narzekam. Nie widzi mnie. Pytanie jest tutaj, czy byłem w tej chatce. Zajrzymy do niej. Minus 2 stopnie zamarzamy, mamy 99% kondycji. No dobra, 99%. Czy tutaj byliśmy? Nie, nie byliśmy tutaj. Możemy rozpalić piecu. Jaka to jest temperatura? Minus 2 wciąż. Czapka zimowa. I... pusto, okej. Okay. Wilk? Czy wilk mnie wyczaił? Nie wyczaił mnie. Czy zdążymy? Zdążymy. Myślę, że damy radę dojść do tego domu tutaj na górze. Co zwolnie się poruszamy, jak widzicie. Ale tam przenocujemy cały dzień. Cały dzień, dopiero następnego dnia stamtąd wyjdziemy, więc to powinno wystarczyć. To jest kolejny wilk, czyli dwa już są w okolicy. Królik na tym wzgórzu jest. Mamy chyba rybę, więc moglibyśmy w teorii jakąś przynętę zostawić, jakbyśmy byli śledzeni albo coś w tym stylu. W ogóle tutaj królików jest w cholerę. Minus 1 stopień temperatura odczuwalna. Te ciuchy nas w miarę chronią. Problemem jest zmęczenie nasze.
w tym momencie. To jest dziwne, bo w sumie spaliśmy praktycznie całą noc. Bodajże wstaliśmy jedną godzinę przed wschodem słońca. I co? 6 godzin może światła słonecznego doświadczyliśmy i już jesteśmy wykończeni. Okej, odkryliśmy wyspę Jackrabbit. To jest zabawne, u mnie jest dosyć ciepło, bo powiedziałbym, że zrobiło się cholernie gorąco od lamp i tak dalej. A w tychże kurczę minus, no, w tym momencie 1 stopień odczuwalna temperatura. Dobra. Jest i chata. Czyli udało się nam przetrwać. Myślałem, że będziemy mieli większe problemy. I tak mieliśmy, ale... nie było tragedii. Nic sobie nie złamaliśmy, ani nic w tym stylu. Jakieś książki. Mówiąc szczerze, tego też mamy wystarczająco dużo. Jeszcze poszukajmy tutaj miejsca. Zapałki możemy wziąć. Tego nie potrzebujemy. Jedzenie jest nam potrzebne. To jest pusto. Tutaj też. Naprawdę nic nie ma. O, jest. Mleko skondensowane. To jest dobre żarcie. Właściwie może je wykorzystałem, bo ono dodaje również do nasycenia. Nie tylko do. Znaczy, dodaje nasycenie i dodaje nawodnienie z jakiegoś powodu. Nie wiem, jakim cudem to może działać, ale. Nie wiem, chyba mieszamy to z wodą po prostu. W jakiś sposób. Batonik tutaj leży. Energetyczny. Właściwie przetestujmy go. Czy to doda nam energię? Tak z ciekawości. Jest. Nie. Tylko kalorie. Okej. Czyli to nie działa w ten sposób, jakby jak powinno zadziałać. No dobra. Więcej zapałek. Ile mamy tego miejsca w ekipunku wykorzystanego już? Dosyć dużą, 34 kg taszczymy ze sobą. No ładnie. Zupa pomidorowa. Mogłaby być opcja zrobienia jakichś saneczek albo czegoś w tym stylu, żeby to ciągnąć ze sobą. Myślę, że to byłoby rozsądne. Zresztą, jeżeli ma się taką misję jak my mamy teraz, żeby zgromadzić tyle żarciarz. Okej. Okay. Tutaj wszystko mamy. Piekarnik. Jakaś ryba. Kolejna lampa naftowa. Już mamy jedną sztukę, ale druga nie zaszkodzi. Zestaw do szycia. O, wreszcie. Dobra, to jest dobra wiadomość. Z tego zrobimy użytek cholerny. Naprawimy swoje ciuchy i będziemy dużo bardziej odporni na chłód. Weźmiemy ten złom. Z toalety weźmiemy wodę. Zobaczymy. Środki przeciwbólowe. Jesteśmy tak obciążeni, że ledwo się możemy poruszać, ale myślę, że jeżeli wykorzystamy trochę materiałów na naprawę ubrań, to powinno nam trochę ulżyć. Będziemy musieli tutaj zaszaleć trochę. Dobra, ubierzmy ten szalik. Łóż. Dodaje nam oczywiście bonus do ciepła. Jeszcze jeden szaliczek tutaj jest. A w tej szufladzie są rękawice, okej. Dobra. Odpoczniemy. Kurde, widzicie, to jest tyle godzin. Spoczniemy 3 godziny na razie. Możliwe, że będziemy mieli trochę energii i wykorzystamy te 2 godziny światła na przerobienie kilku ubrań i tak dalej. Okej, 3 godziny 20 minut. Więc tak, zobaczmy. Rękawice są dobre. Mamy lepszy szalik, który możemy ubrać. Mamy lepszą ochronę przed wiatrem. Ale mniejszą ochronę przez mniejszą temperaturę nam daje. Spróbujmy naprawić te buty. Akcje napraw. Napraw. Wybierz. Zobaczymy. Okej. Okay. Czy się nie udało? Niepowodzenie ta. Jeszcze raz. Akcje napraw. Napraw. Wybierz. Mamy 26 dni jeszcze. Jesteśmy całkiem spragnieni. Okej, spokojnie, jeszcze chwilę. Napijmy się czegoś. Czy to jest
Usmażonym pstrągu, okej. Okay. Zjedzmy tego pstrąga. Napijmy się wody. No, napoju winogronowego Stacy. Okay. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z tymi butami. Ile one mają teraz procent? 59. To spróbujmy jeszcze je naprawić. Nie, nie możemy już. Czego nam? Nie mam tkaniny. Czyli musielibyśmy tutaj rzeczy porozbierać. Też mamy lepszy sweterek. Możemy to rozebrać. Przetwórzmy to. 10 godzin nocy mamy jeszcze. Czekamy, aż będziemy naprawdę wyczerpani. Możemy rozebrać te spodnie. Przetwórz. Pragnienie nam się zwiększa oczywiście. Skarpetki. Czy nasze skarpetki, czy te skarpetki byłyby lepsze? No nie. Akcje. Przetwórz. Wyczerpanie nam spada. Coraz bardziej. Okej. Okay, to możemy przetworzyć. 9 godzin nocy. Okej. Okay, napijmy się czegoś znowu. Tak będziemy potrzebowali na sen. Tych rzeczy i tutaj kilka jest rzeczy do rozebrania. Możemy to rozebrać jeszcze. Zaraz będziemy musieli pójść spać. Jeszcze troszeczkę możemy porobić rzeczy. 9 godzin nocy. Myślę, że postać i tak wystarczy około, no nie wiem, 7 godzin snu. A 9 to już będzie nawet za dużo. Przetwórzmy to. Mamy jeszcze dużo tkanin w bazie, na miejscu. I jeszcze poświęcimy pierwsze godziny następnego dnia na naprawianie tego, co mamy na sobie, więc na pewno troszeczkę miejsca zaoszczędzimy. Nie wiem ile, ale troszeczkę na pewno. 8 godzin jeszcze nocy. Przetwórzmy to. Zaczynamy być wyczerpani kompletnie. Jeszcze trochę, jeszcze jedną rzecz myślę. Możemy rozebrać. Okej, okay, przetwórzmy to. 26 dni, 16 godzin, 30 minut nam zostało. Trzeba liczyć, że pośpimy minimum 8 godzin. Myślę, że nawet więcej. Dobra, włączmy sobie zapałki. Znajdźmy łóżko. Okej, okay, tu jest. Hałpadełpa. I śpimy 8 godzin. Jest plus 6 stopni Celsjusza. Temperatury odczuwalne, więc powinniśmy bez problemu to przetrwać. Naprawimy ociuchy i spłyniemy pomyśleć co dalej. Okej. Okay. Najwyraźniej jeszcze... Nie, już jest dzień. Tylko, że z jakiegoś powodu jest ciemno. Czuję się, jakby było ciemno na zewnątrz. Okej, okay, czy musimy coś zjeść? Tak, musimy coś zjeść. Napijmy się wody po prostu. Mamy 7,41 litra wody tutaj przy sobie. Okej. Okay. Dobra. Rękawiczki, akcje, przetwórz. Dobra, i teraz wszystko ponaprawiamy. Naprawimy na początek buty. Napraw. Spróbujmy jeszcze raz je naprawić. Jakbyśmy mieli je na wysokim poziomie, to byłoby świetnie. Okej, okay, udało się. Do 62. Okej, okay, tutaj już nic nie zrobimy z tym. 85, 81. Możemy naprawić czapkę. Spróbujmy to zrobić. Wybierz. 26 dni, 6 godzin. Nie udało się. Jeszcze raz. Głód nam się zwiększa. Już jesteśmy w połowie energii dostępnej dla nas. Okej, okay, do 63. Strasznie słabo to nam idzie. Strasznie mało tego naprawiamy. Po tak 10% i tak dalej. To jest za mało. 64. Przepraszam, umiejętność naprawienia wzrosła do 64. Już nie mogę tego naprawić? Chyba nie. Nie, bo to jest na 100%. Holy shit, okej. Okay. To nie, to się udało. Nieważne, że to przeczytałem. Jeszcze to spróbujmy naprawić. Zobaczymy, czy to się uda. Czyli na zewnątrz jest tak duża, tak słaba widoczność, że nie jesteśmy w stanie określić, ile mamy jeszcze czasu. Dopóki słońce nie zajdzie. Zjedzmy to. Otwórzmy przy użyciu otwieracza do puszek. Otwieracza do puszek i zjedzmy. Dobra, jaki mam bonus do ciepła tak naprawdę? Jak ja to mogę sprawdzić? Jestem ciekawy, czy mogę. Zadania... O kurde!
To jest ciekawe, tego nie widziałem. Tutaj może być zamieć. 50% szansy, że będzie zamieć. Wow. 21. 28. 30. Kategoria 5. 100% szansy. O kurde, mol. Interesujące. Odkryty świat 12%. Odkryte lokacje 20%. Dni przy życiu 3. Spalone kalorie. Wow, shit. Godziny pod dachem 76. Godziny aktywności 54. 39 godziny odpoczynku. Nie wiedziałem, że są takie statystyki teraz dodane. Jestem ciekawy, czy to tylko w trybie. Wyzwania jest. Ile mamy miejsca w ekwipunku? Jesteśmy bardzo przeciążeni i tak dalej, więc kurde, przydałoby się stąd wyjść. Ale myślę, ludziska, że do bazy spróbujemy wrócić dopiero w następnym odcinku. Bo już ten odcinek całkiem długo trwa, myślę, że wystarczająco długo. Ta, jest straszna mgła. Holy shit, nie wiem jak my trafimy. Jeszcze przy mgle. Jak ja już się zgubiłem, a jeszcze nie było mgły wtedy, to z mgłą będzie jeszcze ciężej. Więc tak, bliska, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jak zwykle przypominam, że streamuję codziennie na Twitch TV. Boomy21. Zawsze zaczynam o 19, więc zapraszam do miłego spędzenia wieczoru wspólnie przy grach. Wow! Okej, tego się nie spodziewałem. Jakaś eksplozja za moim oknem była, ludziska. Widzicie tylko u mnie takie jaja. I akurat to się stało, jak nagrywałem. Więc tak, jadę sprawdzić, co to było. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Okej.